Mała wspólnota chrześcijańska ma tradycję 50 lat w Afryce. Została zapoczątkowana najpierw w Malawi i w Tanzanii, a potem te wspólnoty rozprzestrzeniły się też na inne kraje afrykańskie. To jest taka struktura wewnątrz parafii. W zależności od wielkości parafii, może ich być, tych wspólnot wewnątrz parafii, 5, 7, 15 czy 20. I w każdej takiej małej wspólnocie chrześcijańskiej jest może 20, 30, a nawet więcej członków. Jest to struktura, która ma ożywić formację duchową w parafii, ma wprowadzić taką większą dynamikę duchową. Ludzie spotykają się w tych małych wspólnotach głównie w niedzielę po mszy świętej, czy raczej po południu, na dzieleniu się Słowa Bożego. W czasie mszy świętej słuchają Ewangelii, rozważają, a potem jeszcze dodatkowo w czasie tych spotkań bardziej pogłębiają właśnie tą refleksję nad Słowem Bożym, ubogacają się wzajemną refleksją. Należy dodać, że ten koncept małych wspólnot chrześcijańskich pochodzi od pierwszych chrześcijan, kiedy to chrześcijanie spotykali się w różnych domach, na dzieleniu się Słowem Bożym i też na łamaniu się chlebem. Więc głównym celem tych małych wspólnot chrześcijańskich jest pogłębienie wiary, formacja wiary, formacja biblijna, ponieważ dzielą się Słowem Bożym. To jest taki główny punkt tych spotkań. Oprócz dzielenia się Słowem Bożym jest to też okazja do spotkania się, budowania wzajemnych relacji, omawiania też innych spraw odnośnie parafii, dotacji, prawda, składek, planowania świąt itd. Jest to forma życia wspólnotowego, która jest bardzo efektywna i z pewnością pomaga ludziom w tym rozwoju duchowym. Być może w Polsce czy w innych europejskich krajach, kiedy doświadczamy kryzysu wiary, takie małe wspólnoty chrześcijańskie prawdopodobnie byłyby pomocne w rozwoju, w naszym rozwoju duchowym, w rozwoju duchowym katolików.